Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Ankh, Klątwa, Mumii. Także co, co my tutaj mamy? Jakieś owoce, jakiś pręt, jakieś nożyce i jakąś srebrną monetę. Fajnie wiedzieć, tu mamy skórzaną torebkę i gdzie teraz mamy iść? Ja myślę, że dobrym pomysłem będzie pójście nad Nil. A po co to zaraz zobaczycie? Się tacy niecierpliwi. Więc tak, ciśniemy najpierw nad Nil. Trzeba pogadać z przewoźnikiem. Dlaczego? Strażnicy boją się krokodyli, nie? No to fajnie by było jakiegoś skołować. Hey kid, everything okay? Nice heap my ride, don't you think? Yeah, a real dreamboat kid. What you need? Doesn't anyone speak proper Egyptian anymore? Damn kid, there ain't no such thing as proper Egyptian anymore. Anyway, there's nothing that could be called proper in Cairo. Kid, the streets rule in this city. Ulica rządzi miastem. Skądż to kurna znam? What do I need? Sex, drugs, and rock and roll. Oh, so you want the usual. Back when the pyramids were being built, you could get stuff on every corner and a girl on every other. Then you'd stumble into the first bar you could find and bail out songs until the next shift on the pyramid started, kid. Those were the days, kid. But now, sex, drugs, and rock and roll, you can see what happened. Proper gangsters had to become river taxi drivers. So, where to? Prawdziwi gangsterzy, tak? Well, I've never actually been outside of Cairo. Hey, I'm not going anywhere unless you tell me where to. And Nile's a hard stretch, you know what I mean? My boys got caught in a dive-by shooting, comprende, muchacho? Come back when you know what you want to see. Well, do you know where to go now? Do you know where I could find crocodiles? Crocodiles? Ha, kid! The whole Nile is full of crocodiles. But I can bring you to a really extraordinary bay where the crocodiles will dance the samba for you the whole night through. You catch my drift, kid? Yeah, that's where I want to go. A silver coin, and then we'll be off like a rocket. One silver coin, and we're off? No problem. Kid, I knew you were all right. Then hand it over. Okay, stary, masz. And we're off like a rocket. Łatwo poszło. Cóż. Płyniemy nad w miejsce, gdzie jest, gdzie są jakieś krokodyle jakiś czas później. Zaraz zobaczycie po co, coś usłyszeć. A dobra, nie będę gadał, zobaczycie. What do you mean by duty free shopping? A beautiful crystal jar for just 8 silver coins. Looks splendid on every window pane. Listen, I don't want to buy any stupid jars. I'm looking for crocodiles. And I'm totally broke anyway. Broke? Well, how'd you want to pay for the second part of the trip then? What? You said you'd bring me to the crocodiles for 1 silver coin. No, I said 1 silver piece and off we go. Listen, I told you that was my one and only silver coin. Come on, I know that you got some more. Hey, hands off. Hey! Ah! Oops. I can't swim. I'm sinking. I've got to get rid of that bowl. Hang on. What am I doing? I should keep this on for a while. No raczej, stary, powinieneś to, kurde, trzymać na łbie, żebyś się nie udusił. Podchodzimy do deski. Musimy podważyć tym prętem dechy. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Spokojnie, spokojnie. Ja wszystko tutaj ogarniam, także pozostaje kwestia czynu. Dobra, mamy jakoś tutaj łapę, która na pewno się przyda. Tam jest krokodyl. Raczej nie chcę do niego podchodzić. Co to jest? Ręka skarbnika. Idzie ją jakoś zebrać, ale się wolno poruszasz. No wiem, woda, spokojnie. Bo woda. Uła. Okej. I tutaj mamy klucz skarbnika, to resztę tutaj to nieważne jest, w sumie nie jest mi potrzebna reszta tego skarbnika, tylko jego klucz. Ręka pirata, nie, nie chcę ręki pirata, chcę coś innego, co jest tutaj. A mianowicie jest to piracka skrzynia. Bierzemy klucz do pirackiej skrzyni. Otwieramy. Dobra, i co jest w środku? Okej. Pirackie rzeczy. No to zebraliśmy 4 różne rzeczy, które mogą nam się w sumie przydać. Łączymy hawajską koszulę kapitana z łapą i dajemy na krokodyla.
Teraz zobaczycie po co. I to jest... Kwestia pozostaje taka, że zobaczyć, co się będzie działo. Siedźcie spokojnie i oglądajcie show. No, ten krokodyl trochę będzie cierpiał, no ale trudno, to jest gra. Krokodylu, co się tak cieszysz? Łapka, o, ojoj. Trochę się mi szkoda zrobiło. Trochę mi się szkoda zrobiło tego, no ale... Co ja poradzę? Co ja zrobię? Nic nie zrobię. No, z pewnością. To teraz tak, możemy dać piracką banderę temu chłopowi, albo może na razie nie, na razie nie. Na razie z nim tylko pogadamy, bo nas w sumie wrzucił do wody kutas jeden. No, o co tu chodzi? Man, you look kinda familiar to me. I got it. You're that crazy croc tourist that jumped out of my boat. Wyskoczył? What? Jumped? You threw me overboard. Kid, I never throw a paying customer out of my boat. You mean you didn't throw me overboard? Come on! Let's not fight about who could have thrown who out of the boat and who might have not paid who. It's really not that important. So what can I do for you now, kid? Well, you know I don't have money for the trip back. Too bad. But like I said, there ain't no crossing for free, kid. Kid? A może to? Stary? Ooh! A pirate flag! How cool is that? Really horrible and forbidden. Nice piece. The boy's gonna call me the king of the night. Hey, I never would have expected that from you, kid. Man, now the chick's gonna go crazy for my pimped out ride. That'll get you a few free crossings, man. No raczej nie królem Nilu, tylko królem Tandety, no ale jak tam wolisz, stary, skoro tak, no to... Skoro się z tego cieszysz, to ja też się mogę tylko z tego powodu cieszyć, nie? Że się udało, no spoko, no, nie ma problemu. Teraz tak, co mi tu było potrzebne? Dobra, już wiem. Tak się w sumie... Rozumiem, stary, rozumiem. Szanuję. Całkowicie szanuję. No i nie mogę dalej pójść. Kurna blada mać. Wiem, czego potrzebuję, tylko... Gdzie to było? Ja pierdzielę. Kai to było? To było chyba właśnie w Kairze. To trzeba do Kairu wrócić, zebrać pewną rzecz i dopiero będzie można sobie latać po pustyni luźno. Ale to za chwilę. To było tam? Tak, to było chyba tam. Trzeba do krawca iść, z tego co pamiętam. Dobra, prom i jedziemy. O, jak niewolnik miał widzieć mecz? Zastałeś w drugiej połowie, no to... Cóż, trudno, no. Jakim cudem w ogóle niewolnicy mogą oglądać mecze? To da się, tak? Bo chyba nie, znaczy, no nie wiem. Aj, miałem no, no dobra. Masz nożyce, krawcu, krawcze. Are my scissors sharp again? Ostra jak brzytwa. Sharp as a razor blade. Wonderful. As a token of my appreciation, I'm going to give you my prettiest needle. It's really pretty, but it might be cursed too. Cursed? What do you mean cursed? A river pirate gave it to me as payment for a new pirate flag. Shortly after that, his ship capsized in the harbor, and after that, there was a big battle with the harbor guards. There was also a crocodile involved, and the guards got the scare of their life. As you can see, they wouldn't be wise to trust that needle. Also, it sometimes moves by itself, as if by magic. But it really is pretty. That's why I'm giving it to you, lovely maiden. Teraz strzelę cię w pysk, stary. I to nie będę się powstrzymywał, że nic nie widzisz. Ja ci już powtarzałem, że masz mnie babą nie nazywać, okej? Okay? Jeszcze raz i w zęby dostaniesz. Thanks. Just what I always wanted. A needle with a curse on it. Have fun with that, my dearest. To jest debil. Ja już... To nie jest kwestia tego, że on nie widzi. To jest już debil. I to mówię z czystym sercem. Dobra. Czego ja potrzebuję? No kurna, muszę się teraz wracać do... No tam do... Nad Nil. No nie no, wcześniej mogłem te nożyce dać, to bym już teraz sobie latał tam po tych lokacjach, co powinienem. No ale jestem po prostu nieogarnięty i tak to wychodzi. No trudno. No. Tam chyba były angielskie napisy, czy mi się wydaje. No to spolszczenie takie jest, znaczy spolszczenie.
nie ma spolszczenia do tej gry, może inaczej. Jest tylko polska wersja i czasami ta polska wersja kuleje. Ja bym powiedział, że w 98% ta gra jest spolszczona, bo czasami są angielskie napisy. Bardzo rzadko, ale są. Więc no coś, trudna. Mamy teraz kompas. To była po prostu igła do kompasu, a nie zaklęta igła, czy jakaś zaczarowana igła, czy inne cholerstwo tego pokroju. Także no to tyle. Co ja teraz potrzebuję zrobić? Skała. Nie. Znaczy w sumie fajnie, że tam ten, ale nie potrzebuję na razie tam iść do tej skały. Tam jest fajne wydarzenie, ale to wam pokażę później najwyżej. Także spokojnie. Ty, jeszcze potrzebowałem czegoś. Ale to nie, muszę najpierw, dobra. To muszę najpierw jedną rzecz zdobyć, to później będę mógł to ogarnąć. Czaszka i teraz gdzie tu się szło? Szło się Giza Sphinx. Najpierw do Gizy. Mam gałąź, która podobna jest do dźwigni. I za to będzie właśnie służyła za chwilę. Mam też czaszkę, tak, to już mam materiały do stworzenia pewnej rzeczy bardzo fajnej. A, no, zobaczycie do czego. Torebka też się do tego przyda. About damn time some personnel showed up around here. I'll take the camel wash deluxe with underbody cleaner. Here, service boy, take this snack for the camel. Put your snack where the sun don't shine. Nah, don't want to hear no more. Get going. Exactly. Nie jestem gościem z obsługi dypalancie, no ale dobra, już zrobię to, bo potrzebna mi jest jedna rzecz z tych wielbłądów. Ich dusza. Nie, co innego. Oczywiście. Dajmy na misę, żeby ten wielbłąd w ogóle tu podszedł. Od tego trzeba zacząć. No chodź. No chodź. I źryj. Wiesz? Źresz? Dobra, dajemy na zepsutą korbę. Kręcimy tym badylem. Nie było właśnie dźwigni i to jest ta dźwignia. Patrzcie, co się dzieje. Kurde, egipska myjnia wielbłądów. No tego to jeszcze nie było. Ale śliczny ten wielbłąd teraz jest. Ja cię pierdzielę. No super, no super, wygląda to super. Okej, udało się, ding. Wyczyściłem panom. Our leader disappeared with the cash, you know. So take this bottle of wine as a reward. Okej, dzięki, chyba. Weźmiemy sobie włosy wielbłąda, bo są bardzo przydatne. To są. Te włosy można ich użyć do zrobienia pędzla. Pędzel można użyć z tym, można. Patrzcie, błyszcząca statua. Oczyściłem pędzlem statuę. I do czego jest ta statua? Zaraz zobaczycie, spokojnie. Czyli gdzie teraz możemy iść? Możemy iść po pierwsze do Kairu, po drugie do Kairu. Tak, mam dwa powody, żeby do Kairu teraz wracać. Ale pokażę wam jeszcze ten... tą rzecz, tą... o, tutaj jest tą skałą właśnie, żebyście zobaczyli. Fajna dosyć sytuacja będzie. Dopiero w późniejszych odcinkach to się okaże, o co tu chodziło, ale ty, w skałę wlas. Hello, Asil. This is the first time I've seen a Fata Morgana. A Fata Morgana is a phantom image appearing in desert. I'll prove it by throwing this thing right through it. Ouch! Wow! I think I'll have to learn some more about Fata Morganas. No nie chyba, tylko na pewno. Wracamy na pustynię w takim razie. No i co, trzeba się wracać do Kairu, no niestety. Cholera jasna, niestety. Tutaj, a dalej to tutaj nie pójdę. Muszę się wrócić. O, mam prom, akurat. Jakiś czas później, no nie jakiś czas później, kurna. Okej, okay, działa. Do, idziemy do Kairu po to... Nie chcesz tam wracać? Dlaczego, kolego? A może byśmy się tak popływali, no bo może woda jest fajna, no wiesz. Ty masz pewnie teraz już będziesz miał traumę do końca życia, jak cię ten chłop tak tam wrzucił, no ale... No stary, trzeba przełamywać swoje lęki, nie? Chyba, czy coś takiego. Od kogoś to słyszałem i... No i, znaczy ktoś tak mówił, w sensie no... Radziłbym tobie to samo. Będzie ci lepiej na serduchu, czy coś. Dobra, tą rzeczą, którą musimy teraz zrobić, jest z powrotem powrót do Kairu, w którym to właśnie jesteśmy. Musimy iść do naszej kumpeli, która była tamtej nocy z nami w piramidzie i ona coś mówiła o tej takiej, no, mapie skarbów, nie? No, coś takiego było, coś takiego było. I teraz tak, możemy jej dać w sumie tą statuetkę i ona może nam da tą mapę w takim razie. I wasn't expecting that from you. That's really very pretty. I think it's really valuable.
Here, take the map. No i mamy mapę. Cóż. Aha. Mapa wygląda w ten sposób. Wiecie, co teraz musimy zrobić? Ja zgadniacie. Wrócić się z powrotem kuśła na pustynię. Tak, tak, dokładnie tak. Czuję się lepiej z tego powodu, naprawdę, że muszę się znowu wracać na to miejsce. Po części dlatego, że ja jestem nieogarem strasznym i dlatego musimy tak fruwać między jedną lokacją a drugą. No ale co poradzisz, ty poradzisz. Trudno, no ta bywa, bywa, no bywa, trudno. Ciśniemy właśnie teraz do Nilu. Och, Jezu, ale niestety, no latania trochę jest, no nie poradzisz. Taka, akurat w tym rozdziale się trochę lata, bo jest kilka rozdziałów tej gry. Ja wiem, jak przejść grę tak mniej więcej do trzeciego rozdziału, bo sobie grałem poza odcinkiem. Przed właśnie nagrywaniem sobie grałem, żeby wiedzieć, co tu robić właściwie. No i właśnie wiem do trzeciego rozdziału. Póki co mamy pierwszy, także spokojnie jeszcze. Skała, musimy iść do skały. I tam dalej by Asil nie poszedł bez mapy. Ale zobaczycie. Znaczy, no mapę teraz mam, więc to nie da rady nic zrobić, ale generalnie chodzi o to, że idziemy na pustynię. Tutaj gdybyśmy właśnie tej mapy nie mieli, a Sylwy powiedział, nie chcę iść głębiej w pustynię i coś takiego. No właśnie, a teraz bez przeszkód chcę tam iść, tam mówi, że o, widziałem to miejsce na mapie i pójdę, nie? Generalnie. To miał być skarb pustyni, a skarbem pustyni jest co? No właśnie. To jest skarb pustyni. Tak. Skarbem pustyni jest woda, mój przyjacielu. Naprawdę, bo tu wszędzie jest sucho, więc wiecie, woda jest skarbem, można powiedzieć. No oczekiwałem czegoś innego, na przykład, nie wiem, skrzyni ze skarbami, albo złotych kalesonów, czy czegoś w tym stylu, ale nie, nie. Jest tylko woda. No cóż. Jaki kraj, taki skarb, no co poradzisz, nic nie poradzisz, no. No to tak jest i tyle. Dobra, tutaj jakieś chłopy są. Siema chłopy, co tam? Shmuel. There, a stranger. Hey, stranger. Have a seat. Hang out with us for a while. Well, why not? Nice. So what are you guys doing here? We're, Well, we're... carpet weavers. Yeah, that's it. We're carpet weavers. So what exactly do you weave? Well, this and that. Everything and anything that can be woven. Where are your balls of string, then? String? Yeah. We've woven so much that we have to wait for new supplies. A czemu czekacie tutaj? Could you guys weave something for me? For you? What do you want to have woven? A crocodile costume. Crocodile costume? How's that gonna work? Is that really what weavers do? Oh, well, we'll manage somehow. Why do you need that? I have to get by these stupid crocophobic palace guards so I can break into the palace. Force your way into the palace. Great! Okay, that does it, guys. Who are you really? Okay, fine. You had found out sooner or later anyway. Well, we're the Israelites and we're waiting for the Exodus to leave Egypt. That's why we don't like the Pharaoh very much. That's why we're out here and not in Cairo. Okay. The Israelites? I always thought there were more than three of them. Well, we're not exactly sure how many there are. We haven't exactly taken a census of population. But you're probably right. There's definitely more. Anyway, whether you're an Israelite or not, it's just a matter of attitude. And now that we know that you have a problem with the Pharaoh too, we're gonna do our best to make you a crocodile costume. But you'll need to bring us a few things for it. Tak się składa, że wszystkie te rzeczy ze sobą mam. It's coming along. We'll need teeth to make that kind of costume. Something to make a head out of. And of course it should have skin, like a crocodile's. Dobra, zęby proszę. It's coming along. We'll need... I czaszka. Jako stelaż. So, the crocodile costume is done. I had no idea what we were capable of. Okej, okay, my mamy tutaj teraz maskę krokodyla, czyli całkiem spoko. Dalej nie możemy nic już w tej lokacji zrobić, przynajmniej na tą chwilę. Także trzeba się z powrotem, kuźwa, wracać gdzie? No właśnie, do kuźwa Kairu, ja pieprzę znowu. No niestety tak jest w tym pierwszym rozdziale, że idziesz do danej lokacji, idziesz naprawdę długo do danej lokacji, tylko po to, żeby zanieść tam jeden przedmiot.
ten jeden przedmiot zanieść z powrotem do Kairu. No i mniej więcej tak to wygląda. Co ty? Asil, dobrze się czujesz? Bo ja tak bym sądził, że tak trochę nie tak jest z tobą, jak przechodzisz kuźwa przez skały. Hello? Skoro potrafi przechodzić przez skały, to może zaraz... Dobra, to by był niesmaczny żart. Nie. Zamknę się może w tym momencie. Mógłbym kogoś urazić. Nieważne. Napiszcie w komentarzu, co sądziliście, że powiem. To będzie ciekawe. Ciekawe, czy zgadniecie, o co mi chodziło. I teraz tak, tutaj trzeba na bazar pójść i wejść do pałacu. No, założymy maskę po prostu i wystraszymy strażników. To jest cała opcja. To po prostu... No ja nie wiem, jakim cudem oni mogą się bać mnie w masce krokodyla. Ale uwierzcie mi, będą się bali. Jeszcze to tak kurna tandetnie wygląda, to widać, że to była torebka kiedyś. Nie, ale to oni zobaczycie, co się stanie, naprawdę. Tragedia. Oh no! A crocodile! Ah! Poszło łatwiej niż sądziłem, naprawdę. Poszło zbyt łatwo, zbyt banalnie. Rozdział drugi, nieprzyzwoita propozycja, mamy właśnie rozdział drugi już. Szybko dosyć. Well, almighty Pharaoh, whose show was the worst? This is going to be tough. All of them were pretty lousy. But regarding that crocodile man, I can't even remember a thing. Finally, some new prey for my lions. The lions have already died of starvation some days ago. Oh, anyway, we do have some snakes around, don't we? No. They ended up as the supper for the Maharaja of India. You want to say we can't use that loser up as fodder? Well, we just captured a crocodile. Crocodile? Very well. But it doesn't seem to be very hungry. It's rather depressive. Don't worry, it will get hungry. It will. No to poszło jeszcze łatwiej. Kurde, od razu mnie, tylko mnie zobaczył, od razu zleciałem do lochu. Super! Nie, tego faraona trzeba udupić, to już jest osobista sprawa, ja muszę go udupić, bo czuję osobistą potrzebę udupienia tego dupka. Udupienia dupka, to jest naprawdę ciekawy zwrot. Ale dobra, myślę, że w tym miejscu zakończymy odcinek z racji tego, że jesteśmy świeżo po rozpoczęciu rozdziału, to będzie właśnie dobry moment, aby skończyć odcinek po prostu. I w następnym odcinku zajmiemy się przejściem tego rozdziału. Nawet nie wiem, czy drugi rozdział nie jest na tyle krótki, że chyba w jednym odcinku go ogarnę, chociaż jeszcze nie wiem, muszę... Zobaczymy, ale naprawdę drugi jest, mi się wydaje, bardzo krótki rozdział. I wtedy od razu przejdziemy do trzeciego, a to już będzie luz, nie? Dobra, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.